Długo zastanawiałem się, w jaki sposób wam tak pokazać od zera, co poinstalować. No jak widzicie, już tu mam troszeczkę zaśmiecony ten MacBook. Pochowałem tu trochę ikon. Zastanawiałem się, czy sformatować do zera specjalnie na tutaj potrzeby filmu, czy pożyczyć od kogoś MacBooka. Ale stwierdziłem, że pokażę wam na podstawie wirtualnej maszyny. Na razie nie przejmujmy się, czym jest ta wirtualna maszyna. To jest, ja tak tylko w skrócie powiem, zainstalowałem czysty OS X w OS X-ie, czyli no po prostu użyję go jako wirtualnej maszyny za pomocą specjalnego programu, że odpali mi się po prostu no jeszcze raz ten sam system, ale czysty, tak? On trochę będzie mulił mi, no ale będzie chodził, tak? On sobie tu będzie chodził, dam go na pełen ekran. No i on jest tutaj czysty, ja tutaj mam skonfigurowane jakieś konto podstawowe, takie jakie wy będziecie mieli. Ja sobie tu w preferencjach klikając w jabłko, tak, sprawdzę, do jakiego konta tylko mam przepisany. Pomocnik, ja to znajdę, nadzór rodzicielski, użytkownicy i grupy. O, mam tutaj Dariusz po prostu. To jest ten użytkownik. Wy po prostu włączycie MacBooka, tak, i będziecie mieli mniej więcej coś takiego. U mnie ta wirtualna maszyna ma trochę okrojony tryb graficzny, bo to wszystko tutaj powinno być przeźroczyste, takie trochę ładniejsze, ale co tam. Mamy od zera OS X-a, on mniej więcej tak się prezentuje. Zatem, no jedziemy, tak. Pierwsza rzecz tutaj, jaką powinniśmy sobie spróbować zrobić, to zainstalować jakiś program. Ja sobie wejdę tutaj w Safari. Safari jest standardową przeglądarką i zainstalujemy Firefoxa. Więc sobie wpiszę Firefox, to od razu Google mnie pokieruje. Pobierz Firefoxa. Od razu te strony internetowe widzą, że mamy OS X-a. O, tutaj nam się zrzuciło pobieranie. W prawy dolny róg poszła taka animacja. Pobieranie właśnie przez Safari wygląda w ten sposób. Możecie oczywiście pozostać przy Safari, jest to szybka przeglądarka i oczywiście też stabilna. Ja na podstawie Firefoxa tutaj pokażę, w jaki sposób no, wykonać instalację pierwszego programu. No i mamy tutaj te pobrane rzeczy, tak, ja mogę sobie tu kliknąć, mam listę tych pobranych, tak, ale też chcę pokazać fizycznie, gdzie to możemy znaleźć, tak. Przede wszystkim możemy kliknąć w Findera. Mam oczywiście wszystkie moje pliki, będzie zawsze później, będziecie mieli tego mnóstwo. Ale my mamy pobrane rzeczy tutaj. Podobnie jak w Windowsie. Wszystkie pliki, instalatory programów mają rozszerzenie DMG. Więc klikamy sobie w ten DMG. I co się dzieje? DMG tam oczywiście nam weryfikuje. Montuje nam obraz, coś w stylu jak w Windowsie. Nie wiem, czy montowaliście obrazy w formacie ISO. Używało się takiego programu, który nazywał się Demon Tools, można było wtedy montować w starszych systemach. W nowych systemach to już te obrazy się automatycznie montują podobny. No i tu skróty są. Jeśli ja podłączę jakieś USB urządzenie, tak, to ono nam się tutaj zaraz zamontuje, będzie widoczne. Jakiś tam dysk Seagate, powiedzmy, czy Adata, czy pendrive Kingstona wsadzimy, to one się tutaj będą wszystkie montować. No i Firefox nam tutaj od razu wyświetlił taki... To nie jest do końca instalator, bo programy instalują się na różne sposoby. Albo poprzez zamontowanie obrazu i przeniesienie, tak jak tutaj nas prosić, by przenieść od razu do aplikacji, to ja tu upuszczam. Widzimy, kopiuje się. Pyk i jest, nie? Zamrzęczy nam tam, że on nam przekopiował. No i to jest cały proces instalacji, to jest pierwszy typ instalacji, tak? Że mamy poprzez takie przeniesienie. Mamy zwykły instalator, też się spotkałem, jakieś gry tam instalowałem z Blizzarda Diablo czy StarCrafta, to miałem normalny instalator, tak jak w Windowsie. Ale ja bym tak skrótami tutaj się nie posługiwał, ja bym to wszystko pozamykał, ja bym sobie zrobił idź i poszukał programy. No i mamy Firefox, nie? Możemy stąd dwa razy sobie otworzyć, możemy sobie skrót zrobić, tak? Tutaj też, ale po co robić śmietnik, tak? Będę uczył was takiego pewnego porządku.
Też sam nie do końca się tego trzymam. Przyznaję, nawyki z Windowsa pozostają, żeby na pulpicie śmieci gromadzić. Ja tego Firefoxa bym sobie przeniósł o tutaj na dock i upuścił. O, ciach, mamy. Świetnie. Zamykamy, odpalamy. Proszę zobaczyć, jak odpalimy. Nie dosyć, że nam się okno. A, jeszcze jest tutaj, że ten program pochodzi z internetu i czy pomimo tego otworzyć, tak? I oczywiście musimy się zgodzić. Na otwarcie tego on się pyta o import. No to takie standardowe rzeczy, jak i w Windowsie. Nie importuj z niczego, kontynuuj. No i mamy naszego Firefoxa. Czy ustawić go domyślnie? No, ustawmy. Potem możemy to zmienić. No i mamy Firefoxa zainstalowanego. I podobnie jak na Windowsie on wygląda. No i mamy zainstalowany pierwszy program.